Trzymaj gaz! Początkowo ten film miał być kolejnym z serii Marki w terenie, ale udało mi się zorganizować tylko model Pajero z rodziny Mitsubishi. Powiedz, czemu Pajero dwójka jako pierwsza terenówka? Tak naprawdę? No. Po prostu podobały mi się z wyglądu, jak to wygląda, a szukałem różnych i ten się trafił, nie? Nie miałem żadnego sentymentu, tak jak inni tam wybierają. Nie, po prostu miał być samochód 4x4 i tyle. Trzeba przyznać, że Misiek nie ma lekko z Piotrkiem, bo jest używany zgodnie z przeznaczeniem. I podzięki ładnie Markowi, że przyniósł kupić Pajero. Bardzo dziękuję panu Marku, panu Markowi za to, że wkręcił mnie w offroad, tak? Pozdrawiam offroad taxi. Jak jesteśmy przy japońskich markach, to polecamy wam kubeczki z Jarusi. Są świetne, trzymają ciepło mega długo. I link do ich znajdziecie w opisie filmu. Powiedz mi, dlaczego ten samochód, co ci się w nim podoba, jakie są wady, jakie są zalety. Wiesz, kto jest z takimi pytaniami? Na szczęście odpowiem, a dlaczego by nie? A dlaczego tak, dlaczego nie? Wady? Wadą jedyną Pajeraka, którą jest, to jest to, że no, zawieszenie, które ma, które nie pozwala na duży lift. I przystosowanie samochodu do jakiegoś ekstremalnego terenu. Chociaż ludzie przerabiają na most z przodu i to robią, ale ja stwierdziłem, że sobie w oryginale, bo tak naprawdę kupiłem ten samochód z myślą o turystyce. Zrobieniu zabudowy z tyłu, jeżdżeniu turystycznym, czyli o komforcie jeżdżenia. A że jest jak jest, że ten samochód jednak też daje frajdę w terenie, to mamy dwa w jednym. Samochód, który jest użytkowy, to można jeździć spokojnie na co dzień, a też można się turystycznie pobawić i daje radę. Co powiesz o ramach w Pajero? Co można powiedzieć o ramach w japońskich terenówkach? Że trzeba ją naprawić. Są, jakiś czas są. Jakiś czas są, później trzeba ją zrobić i później znowu jakiś czas są. Ten samochód ma ponad 20 lat, ponad 400 tysięcy przebiegu. Rama była robiona, buda była robiona, no nie ukrywam tego. Ale zrobione i jeździ. I mam, wiem co mam
I co, i jestem tego pewny. Podoba mi się, zawsze go chciałem mieć. Nie wiem dlaczego, ale miałem taką jazdę, sobie wkręciłem na ten model z tym silnikiem, z tym wyposażeniem. Nie wiem co, każdy ma jakieś tam zajawki, miałem zajawkę na to, dążyłem do tego, zmieniałem samochody i w końcu doszedłem do tego, co sobie wymyśliłem i mam. Mi jest z nim wygodnie, komfortowo, fajnie się nim jeździ. Widzieliście, jak radzi sobie pierwsza i druga generacja Pajero. Teraz czas na trzecią i czwartą. O tych modelach opowie nam Piotr Borys, który startuje w cross country Pajero 4, a wcześniej 3. Co możecie zobaczyć w naszym filmie sprzed prawie 2 lat. Cześć, nazywam się Piotr, cross country jeżdżę od 3 lat. Miałem już pod sobą Pajero zarówno trzeciej generacji, jak teraz mam pod sobą Pajero 4. generacji. Chciałbym Wam powiedzieć o plusach, które wykorzystuję tego samochodu w moich rajdach. Zarówno Pajero 3, jak i 4 główną przewagą, czy też głównym jakby argumentem, do którego się je wybiera, jest niezależne zawieszenie z przodu i z tyłu. Daje to niesamowite możliwości w terenie do wybierania przy dużej prędkości wszystkich nierówności na drodze. Chodzi o to, żeby kąt nachylenia opony, koła, de facto bieżnika, był ciągle pod kątem prostym do nawierzchni i koła nie pracują jak na przykład w patrolu razem z mostem w ten sposób, że się uginają, tylko one pracują w ten sposób. Dzięki temu cały czas koło, cały czas pracuje pełną swoją powierzchnią i ma kontakt z podłożem. To jest niebywale na pewno jeden chyba z głównych argumentów, dla których warto wybrać Pajero 3 lub 4. Ponieważ no, to daje nam zupełnie inne możliwości pokonywania zakrętów. Jeżeli chodzi o takie plusy czy minusy ogólnie poszczególnych samochodów, to za chwilę, ale jeszcze na uwagę należy zwrócić na to, że w momencie, kiedy chcemy się zainteresować tego typu sportem, to liczy nam się też duża dostępność do części i do pomysłów, do technologii, która już była wykorzystana do tych samochodów. Pajero od dawien dawna generalnie startuje w rajdach nawet Paryż-Dakar i bodajże nawet je wygrywało. W związku z tym na rynku wtórnym, nie wiem, pierwotnym, alternatywnym jest trochę dostępny zarówno części rozwiązań, jak i wiedzy z tego, co w tych samochodach przygotować, aby były skuteczne w terenie. Są to lata i lata ciężkiej pracy innych ludzi, które przy odpowiednim przygotowaniu można zdobyć, wykorzystać i zainstalować je po prostu u siebie. Nie otwieramy po prostu otwartych drzwi, tylko przed nie przechodzimy. To jest niebywałe to, że po prostu ktoś inny tą robotę zrobił, a my tylko idziemy krok dalej, krok dalej, krok dalej. Jeżeli chodzi o Pajero 3 z generacji, czy chodzi o plusy, o minusy tych samochodów, należy zwrócić uwagę na to, że jest inny system zasilania paliwa, tak, jest inny silnik, jest de facto blok, jest o tym samym symbolu, ale już jest inna głowica, a w szczególności jest inny układ paliwowy. W trójkach są w 3.2 dieslach, oczywiście mówię, bo tu mówię tylko o dieslach, bo w tym ja się obracam. Jest pompa z Excela, niestety, która sprawia trochę dużo problemów. Jest bardzo czuła na jakość paliwa. Przy odpowiednim długim użytkowaniu gdzieś tam w Polsce, czy po odpowiednim dużym przebiegu zaczynają być problemy z tą pompą, z zastawnikiem, z dawkowaniem, z odpalaniem, z gaszeniem, trzymaniem obrotów. No, są po prostu cuda. Dodatkowo jeszcze możliwość modyfikacji takiego silnika, który jest na turbinie starego typu, w sensie, że bez geometrii, bez ruchomych łopatek, także on ma swoją stałą jakby charakterystykę. Problem jest go wysterować do odpowiedniej większej mocy. Nominalnie zaczynałem się od 165 koni. Jedyne co mi się udało wydusić najwięcej z trójki, to było 202 konie mechaniczne, a z 370 Nm pociągnęliśmy do 648. I to był duży wynik, który skutkował bardzo szybkim zużyciem się tych części, bo po dwóch rajdach silnik się po prostu się wybuchł. Jeżeli chodzi o 4, mamy tutaj do dyspozycji już system zasilania paliwa typu Common Rail. Są dwie wersje silnikowe, 170-200 koni, od 2010 roku jest 200 koni w standardzie. Jest to o niebo lepsze rozwiązanie, turbina z geometrią, możliwości w ogóle programowe, modyfikacji sterownika silnika są o niebo lepsze. W związku z czym taka 4 ta jeszcze nie była mierzona, bo stosunkowo nie było kiedy, między rajdami. Powinna osiągnąć 240-250 koni, około 650 Nm, ale w sposób bezpieczny do jazdy.
są to wartości, które na przykład już osiąga w newtonometrach na przykład no, BMK 3.0, tak jakby. Także no fakt i to wszystko jest z czterech cylindrów. Z dodatkowych takich może ogólnych minusów Pajero, no to trzeba mieć na uwadze, że to samochód nie jest lekki, że ma swoją masę. Ta czwóreczka z tyłu waży 220 do rajdu z klatką, z oprzyrządowaniem dwoma kołami, zwiększonym zbiornikiem spryskiwaczy. Ma jakby wzmocnione też zawieszenie, wahacze, podłogę, to co dopuszcza regulamin. No i masa jest pokaźna w momencie do startu z kierowcą, to się tam już robią jakieś większe sumy, większe wielkości. Poza tym pamiętajcie o tym, że Mitsubishi to jest Japonia, wszystkie części są naprawdę dobre jakościowo w środku, jeżeli chodzi o jakiś tam demontaż jakichś elementów, nawet po latach, ani w trójce, ani w czwórce, tak jak w Patrolu, tak jak w Nissanie generalnie jest to wszystko takiej dobrej jakości, śruby się odkręcają, nie urywają się, nie ma takiej korozji na potęgę, naprawdę to wygląda dobrze. Chciałem wam pokazać, jak wygląda jazda z Piotrem od środka, ale z aparatem w ręku wygląda to tak. Między trójką a czwórką jeszcze są dodatkowe takie małe różnice, mianowicie tylny most, jego główka jest taka sama, można je stosować zamiennie, pamiętając o fakcie o przełożeniu flansz do półosi, mianowicie w trójce flansze są w łeb wkładane na wieloklinie, na pierwsze niezabezpieczane i są potem półosie przykręcane do nich, daje nam to możliwość wtedy wymiany półosi bez demontażu mostu, a w czwórce półosie są tak skonstruowane, że wchodzą z tym wieloklinem od razu jako jeden element do mostu. Te flansze są pominięte, nie ma tych śrub łączących wokół. Dzięki temu usprawnieniu na przykład w tej czwórce jest tylny most zamontowany od trójki, z półosiami od trójki i w przypadku konieczności demontażu półosi je odkręcamy bez demontażu mostu. Mam nadzieję, że spora dawka wiedzy od Piotra przyda się aktualnym oraz przyszłym posiadaczom Pajero 3 i 4. Swoją drogą ten film jest po to, żeby osoba, która zastanawia się nad kupnem Miśka, mogła mniej więcej zobaczyć, czy ten model spełnia jej wymagania i jest dla niej odpowiedni. Po tym, co widziałem kręcąc ten materiał, wydaje mi się, że Pajero to bardzo dobry pomysł. O ile oczywiście nie ma ramy jak sito. Podsumowując, jest to estetyczny samochód, który bardzo dobrze radzi sobie w terenie. Żeby buty być widać, czy nie, bez butów, jak pasa, się kręci? Tak, zrób tak, żeby nie było widać jego usyfionych butów. Odtąd. I nóg, i w ogóle. Nie, tylko wymówić to znaczy. Co? Zajeruszy. A ogólnie to się już nagrywa, no. Ty wiesz, jak to się mówi? Czekaj, to włączyłem? No, Zajeruszy? Nagrywa nie jest, lecą sekundy. Zajeruszy? Dobra, Zajeruszy. Zajeruszy? Dobra. Serio? Na pewno to sprawdziłeś? Tak, już.